Cześć czołem, kochani! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witam Was z całego serca, Was ściskam na początek. Mam nadzieję, że nie będzie się zacinało. Cóż Wam mogę dzisiaj powiedzieć, kochani? Jestem w przepięknym, cudownym miejscu w Međugorje, pełnym pokoju. Kościół jest otwarty, kochani, jest teraz msza chorwacka. Jest dobrze. Ja już, kochani, wstałem już po piątej z rana. Jestem na nogach od piątej. Jak zwykle odmówiłem różaniec do naszej kochanej świętej Maryi, Matki naszego Boga Wszechmogącego. Zawsze wstaję, odmawiam, kochani, różaniec w jej intencji, dziękując jej, że mogę tu być, dziękując za to, że tak dużo mi pomaga, kochani, tak wiele mi pomaga. Naprawdę, kochani, jest niesamowitą matką, matką każdego człowieka, każdemu chce pomóc, tylko nie zawsze każdy się do niej zwraca. No i cóż, kochani, mam takie wielkie w sercu pragnienie. A jeszcze jedno, kochani, Wam powiem, nie? Szłem sobie od domu, teraz tutaj przychodzę przy kościele i bardzo, bardzo, bardzo sobie tak lubię nucić tą piosenkę, zapraszać Boga. Swojego Ducha, Jezu, wylej na nas dziś. Swojego Ducha, Jezu, wylej na nas dziś. Ducha miłości, Jezu, wylej na nas dziś. Lubię to, kochani, sobie podśpiewywać, uwielbiać Go, Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. Naprawdę, kochani, nie spodziewałem się, żeby ktokolwiek kiedyś powiedział mi, że ja będę odmawiał różaniec. Naprawdę, że będę chodził na jakąś adorację, że będę jakiś chlebek, że będę w jakąś hostię, w jakąś macę się wpatrywał, nie? Popukałbym się w głowę, po prostu wyśmiałbym tego kogoś. Dzisiaj, kochani, naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez Jezusa, bez spotkania się z Nim. Tu jest cudownie, kochani, w Međugorje, bo jest adoracja, wtorki, czwartki, soboty, godzinę czasu można spędzić z Panem, ale też w kościółku, w kapliczce obok jest adoracja od godziny 13 do 17, jest petarda, można z Nim przebywać, można spotkać się z żywym Jezusem. To jest piękne, kochani, że bez miłości, bez Jego Ducha Świętego, bez Jego obecności, jeżeli On nie tchnie w nasze serce, kochani, swojej obecności, swojej miłości, to jesteśmy tylko w stanie grzeszyć. Dlatego ja błagam Was z całego serca, bo sam doświadczam Jego namacalnej miłości, ale muszę do Niego wołać, bo jeżeli do Niego nie wołam, jeżeli Go nie wychwalam, jeżeli Go nie uwielbiam, jeżeli Mu nie dziękuję, jeżeli nie oddaję Mu czci i chwały, On jest moim Stwórcą. Ja, kochani, uznałem Go za swojego Pana i Zbawiciela. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno dotknął mojego serca. Płaczę czasami jak małe dziecko z tej miłości. Pokazuje mi też moją grzeszność. Bardzo z tego się cieszę, że pokazuje mi. Chodzę do spowiedzi, regularnie się spowiadam, kochani. Chcę żyć na co dzień z Słowem Bożym. To jest ciężko, kochani, ale proszę Jezusa. Przyjmuję Go regularnie w Komunii Świętej. On daje mi siłę i moc. Naprawdę, kochani, jest... Cena jest wielka, ogromna, kochani, życie wieczne. Dlatego warto jest, kochani, żyć. Warto jest żyć na co dzień Bożym Słowem. Słowem naszego Pana, który mówi, jeżeli chcecie być synami Ojca Waszego, to musicie kochać też swoich nieprzyjaciół, kochani, i modlić się za nich. To jest piękne, kochani, że my możemy ratować tych ludzi naszą modlitwą, naszym dobrym słowem. A bez miłości Jezusa jesteśmy tylko w stanie gniewać się na drugich, nienawidzić drugich, zazdrościć drugim, walczyć z drugimi, kochani. A jeżeli będziemy błagali Jezusa, swojego Ducha, Jezu, wylej na nas dziś, Panie, z obfitością, niech obficie zstąpi Duch Święty, Twój Panie. Tchnij swojego Ducha, trzeba prosić o Ducha Świętego. Duch Święty jest Duchem pokoju, Duchem łagodności, Duchem mądrości, światła Bożego. Kochamy się wtedy nawzajem, szanujemy, kochani. Ja dzisiaj, kochani, mam takie wielkie, wielkie pragnienie w sercu. Wybrałem się na górę pod Brdo, tam gdzie w 1981 roku Matka Boża pokazała się pierwszy raz dzieciom. Wygooglujcie sobie albo obejrzyjcie sobie, zachęcam bardzo, 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 bardzo mocno, film Ostatnie Wyzwanie. Prawdopodobnie na YouTubie jest, ale można też kupić gdzieś tam płytę. Bardzo wspaniały film, Ostatnie Wyzwanie, kochani. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny Bogu, naprawdę, za każdy dzień, który tak samo Ty, kochana siostro, kochany bracie, jesteś umiłowaną córką Jego, umiłowanym dzieckiem Bożym. Musimy, kochani, błagać o większą świadomość, musimy mieć większą świadomość, że jesteśmy Jego dziećmi, że nic nam nie grozi, kochani. Zobaczcie, że ja tak naprawdę tylko modlę się za ludzi i w intencjach Matki Bożej.
Ja, kochani, już nie pamiętam, kiedy się modliłem w ogóle za siebie o coś. A naprawdę, nic mi nie brakuje. Nic mi nie brakuje, kochani. Wiadomo, że ja nie chcę mieć jakichś krewetek, jakiś sushi, nie wiem czego. Ale naprawdę, na podstawowe rzeczy mi nigdy nic nie brakowało. Nigdy, kochani, nigdy. Matka, bo zawierzyłem się całkowicie w jej niepokolanym sercu. Uważam ją za swoją mamę, naprawdę. A tym bardziej teraz, gdy moja ziemska mama świętej pamięci odeszła do Boga już. To tym bardziej, jeszcze bardziej rozkochałem się w Matce Bożej, kochani. Uznaję ją naprawdę swoją mamę i nic mi nie brakuje. Ale modlę się tylko w jej intencjach, aby się zrealizowały jej plany i za ludzi, kochani. Dlatego dzisiaj mam takie w sercu pragnienie, wielkie pragnienie w sercu mam takie. Dawno takiego pragnienia wielkiego nie miałem. Żeby właśnie iść i spędzić cały dzień na górze, tam właśnie pod Brdo, w ziemsy plecaczek, piciu, kanapeczki. Będę sobie tam miał co zjeść, jak nie będzie mi się chciało schodzić na dół. Tam trzeba troszeczkę wchodzić na górę i tam będę właśnie modlił się w intencji takiej, żeby Matka Boża, żeby tak nas rozkochała w Jezusie, żeby dała nam, kochani, wszystkim naszym rodakom, naszym za granicą, za wszystkich Polaków będę się modlił, będę zanurzał nas wszystkich w jej niepokonanym sercu, pięknym, cudownym, pełnym miłosierdzia, kochani. Ona płacze czasami za grzesznikami, którzy gdzieś są oddaleni od jej Syna. Dlatego my możemy uratować tych ludzi naszą modlitwą, naszym postem. Kochani, to jest piękne, to jest niesamowite, że będę dziś błagał Maryję za nas wszystkich, kochani, abyśmy zbawili swoje dusze i abyśmy byli wierni do końca naszych dni Jezusowi, żeby Maryja tak bardzo rozkochała nasze serca w Jezusie. No niesamowite, kochani, to co ja przeżywam w sercu. Nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że będę takim człowiekiem, ale naprawdę dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Naprawdę, jeżeli się chce, jeżeli masz pragnienie w sercu, służyć Bogu, żyć Jego Słowem Bożym. On Cię będzie do tego przysposabiał jakby. On Cię uleczy wszystkie Twoje rany. Maryja uleczy, przyjdzie do Ciebie, do Twoich dzieci. Będę za dzieci, szczególnie za dzieci będę nasze, wspólne. Będę się modlił, żeby te dzieci też zostały uzdrowione z wszelkich ran, z wszelkich uzależnień może. Od komputera, od jakichś prochów, od alkoholu. To jest ważne, kochani. Życie wieczne nas czeka, życie wieczne, dlatego błagajmy Jezusa, żeby uzdrawiał nasze serca, wyrywał nas z nałogów. Matka Boża nas kocha, bardzo nas kocha Maryja. Maryja cudowna jest, kochani. Ja to nie mogę się doczekać, kiedy ją spotkam już osobiście, gdzieś wyściskam ją, przytulę się do niej, pocałuję jej dłonie, naprawdę. Chociaż na razie mogę jakiś kwiatek jej dać, to wszystko. No i wpatrywać się w nią, no tutaj. Jestem teraz w Medjugorje, kochani, tu przy kościele jest właśnie figurka Matki Bożej. Przychodzę, oddaję jej pokłon. Kocham ją bardzo, to jest mama mojego Zbawiciela. Czczę ją, szanuję ją bardzo, bardzo ją szanuję, bardzo ją kocham. Jestem grzesznikiem, upadam czasami, no ale wracajcie, kochani, do Boga zawsze. Upadki może będą się zdarzały, kochani, bo jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale nie wolno leżeć, kochani, bo człowiek jeszcze bardziej się pogrąża w jakieś lęki, depresje, smutek, gorycz, ale jeżeli byśmy wracali do Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania, kochani, to będzie pięknie. I zapraszam Was z całego serca, jeżeli tylko będziecie mieli okazję, przyjeżdżajcie tu do Medjugorje, naprawdę, to jest cudowne miejsce. Mi się wydaje, zobaczcie, jak była wojna w Jugosławii, Maryja ochroniła to miejsce, tak samo jak teraz będzie jakaś wojna, czy biologiczna, czy jakaś między ludźmi, czy w ogóle. Mi się wydaje, że to miejsce nie zostanie dotknięte. Naprawdę, czuję to w sercu, Maryja jest naprawdę królową, to jest królowa nieba i ziemi. Królowa nieba i ziemi. Co tu dużo mówić, kochani. Ściskam Was mocno, a ja będę dalej szedł. Kto był, to wie, gdzie się znajduje, gdzie jeszcze jest ta góra. Ile przede mną jeszcze zostało. Tam może z 1,5 kilometra, z niecałe 2 jest, nie? Żeby... No to będę sobie nucił, kochani. Wy też sobie nućcie. Swojego Ducha, Jezu, wylej na nas dziś. Swojego Ducha, Jezu, wylej na nas dziś. Nie spodziewałem się, kochani, naprawdę, nie spodziewałem się, że będę taki łagodny, będę starał się być dobry, miły. Po prostu Bóg może naprawdę z najgorszego człowieka, który naprawdę żył w totalnej ciemności, w totalnym grzechu, zababrany. Naprawdę Jezus może wyciągnąć każdego człowieka, kochani. Ściskam Was mocno, pozdrawiam Was serdecznie, pomódlcie się też za mnie. Pokój i dobro, pamiętajcie, pokój i dobro. Módlcie się na różańcu, a będziecie mieli w sercu pokój, nawet jak będzie wojna. Amen.